Lena. Lena, słyszysz mnie? Kyle! Cały czas przerywa. Jakieś postępy z lekiem na odporność? Posłuchaj, zlokalizowałem tunel, który kończy się gdzieś w południowej części Starego Miasta. Wkrótce wyjdzie z niego pewna dziewczyna. Czy możesz poprosić Troy, żeby na nią czekała? Hej! Nie po to tam jesteś! Ludzie nam tutaj giną! Wiem i robię postępy. Pomóżcie tej dziewczynie, dobrze? Ma na imię Ezgi. No dobrze, ale proszę, Kyle, znajdź sposób, by nam pomóc. No tak. Oni tylko i wyłącznie patrzą na osobie. No tak to właśnie jest, niestety. Gdzie mamy w ogóle auto? Ojej, jak daleko mamy. No easy teraz widzę. Odwrócił się i nie goni mnie. Elegancko. Gnoju jeden. No chodź no. No ty. Okej, czyli musimy z buta iść. Dobrze, bardzo dobrze. Zgubieni. Nie miałem szans. Uff. Zobaczmy, gdzie nas wszyta.
A, tu nas wczytało. No to dosyć blisko bym powiedział. Pięknie. Do rana. Auto. I zasuwamy. Klatka pod napięciem. Klatka pod napięciem. Wyrzutnia min. Nice, nice. Brakuje 8 gum. To bym mógł naprawić. Nie, to nie. Tu. I tu wa. Jazir, znalazłem rzeczy Ezgi przy wejściu do tunelu. Wyglądał na szlak przemytników, na mój gust prowadzi do Haranu. Ona idzie do Haranu? A czy będzie w mieście bezpieczna? Byłeś tam, powiedz. Nie będę kłamał, Jazir. To niebezpieczne miejsce, ale poproszę moich przyjaciół, żeby jej pomogli. Ja... Dzięki, Kyle. Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest, ludziska. Dobra, teraz mamy to. A to jest tam. Git. Jest auto. Witaj, nieznajomy. A, tu jeszcze mamy to, dobra. Co ty tutaj masz, co ziomuś? Okej. Gituwa. No to wszystkie poboczne praktycznie mamy dokończone, czyli wykończone. Zostało nam tylko główne. I Eluvina. Ach, ten kwasik. Dobra, tu jeszcze mamy punkcik jakiś. Co my tu mamy? Mniejsze spalanie, pięknie. Co? O co żeś mnie zahaczyli? LOL? Boże. Iście do laseczka. To musimy... Tak, musimy most przejechać.
Musimy mostem. Ale drogą chcę. Chcę kosić zombie. O, Little Pooch się pojawił. Panie, panie. Co to się dzieje? Little Pooch. Ile już masz we krwi, co? Ile tam już wydziabnęłeś sobie? Na chwilkę. Bo na fajkę wyszedłeś. Na faję. Przewieczyć się. Jeden drink jak na razie. To bardzo niedobrze, panie. Jestem zasmucony twoją postawą. Jak tak możesz? Ja nie mogę tego typu nie jeść. Oto pańska maska. Nie wiem, czy w czymkolwiek panu pomoże. Zobaczymy. Matka ma obsesję na punkcie tej przepowiedni. Kiedy świat szarpany będzie plagą. Kiedy ciemność okryje ziemię. Kiedy człowiek będzie człowiekowi bestią. Kiedy ludzkość pogrąży się w rozkładzie ciała i ducha. Wtedy objawi się człowiek, który przez akt ostatecznej ofiary przyjmie łaskę światła. I Bóg Słońca objawi się przez niego i przez niego przemówi, a jego głos będzie światłem i uzdrowieniem. I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Na każdym z ocalałych malowideł Bóg Słońca lub przyzywający go kapłan nosi maskę taką jak ta. Więc tak, panie Crane, sądzę, że bardzo mi pan pomógł. Potrzeba czegoś jeszcze? Tylko czasu i spokoju. Muszę wszystko spisać. Właśnie, trzeba wszystko spisać. Dziękuję akolitom, że mi pan pomógł. Dziękuję, panie Crane. Powiadomię pana, jak tylko skończę. To do jutra zatem. Obiecuje pan? Dobrze więc. Będę na pana czekał. No, elo ziomek. Elo, elo. Dobra, co my tu mamy? Pomogę dzisiaj słońca, okej. Okay. No to idę się przespać, no bo co? Co innego można zrobić, nie? Przyspimy się, nowy dzień jest. Odpoczynek mi się należy też w grze. Łożesz ty w dupę. Widzimy się za chwilę. O kurde, panie, co tak znowu? Jednego przyjechałem, sorry, ziomek. Potrzebuję pomocy. Pod moją amponą myśliwską jest pełno zarażonych, a ja jestem nic nie pomagały, ale ocaliłeś mnie. Dzięki. Spoko.
Dzięki. Weź to, przyjacielu. Tobie bardziej się przyda. Okej, idealnie, idealnie. Ładny nożyk. Ładny nożyk, nożyk, nożyk. Upuść. Crane, co za tylą? Dość długo się już nie odzywa. Nie kontaktował się z wami, obiecał to zrobić. Więc wszystko z nim w porządku? Pomogłem mu z badaniami. Powiedział, że wszystko musi spisać i potrzebuje czasu. Dowiedz się proszę, dlaczego dotąd się do nas nie odezwał. Musimy mieć pewność, że wykona powierzone mu zadanie. Jasne. Okej, to jedziemy. On się przemienił, uwierz mi, on się tam przemienił. Sprawy dalej, to co zrobiłem, rzuci matce więcej światła na kwestie, na które szuka odpowiedzi, niż całe badanie przeprowadzone przeze mnie aż do dziś. Widzi pan, jako znany etnograf przybyłem do Haranu na zaproszenie żony miejscowego pułkownika. Pułkownik, matka, te słowa tutejsi zawsze wymawiali z najwyższą czcią. Jednak dla mnie szybko stali się po prostu Amirem i Jasminą. Szczęśliwym małżeństwem, jakich mało. Na jego prośbę zostałem. Kiedy świat wokół wywrócił się do góry nogami, byłem tu. Kiedy powrócił, by ją ewakuować, widziałem, jak został ugryziony. I właśnie wtedy poprosił mnie, bym został. Spełniłem jego prośbę. Myślałem, że będzie chciał, bym skrócił jego cierpienia. Okazało się, że nie o to mu chodziło. Dał mi coś, co miałem przekazać jego żonie. Tylko jeśli stan jej umysłu po tej tragedii nie będzie budził moich zastrzeżeń. Jednak więcej jej nie zobaczyłem. Poczułem się odrzucony i opuszczony. A teraz, kiedy wkrótce umrę, nie dotrzymam już swojej obietnicy. Ona nadal nie chce się ze mną zobaczyć. Ale pan... Pan to co innego, Crane. Pan ma szansę się z nią spotkać. Nie mam już innego wyjścia. Muszę zostawić w pańskich rękach to, co dał mi pułkownik. Wiem, że kiedy nadejdzie czas, podejmie pan właściwą decyzję. Proszę zapamiętać ten kod. 2519 8603. Przepraszam za wszelkie nieprzyjemności, jakie mogłyby pana przeze mnie spotkać. I błagam o wybaczenie. Oh shit. Attila H. Thank you.
No to nieźle. Attilo, co ty kurwa zrobiłeś? Odezwij się, proszę. Hej, z tej strony Kyle Crane. Jestem u Attili. Co za tylą, Crane? Mów zaraz. Poderżnął sobie gardło, założył maskę i się zabił. Maskę? Jaką maskę? Starą czerwoną maskę, którą znalazłem w Świątyni Słońca. Stary głupiec posłużył się tobą, Crane. Co? Jak? Żeby odnaleźć maskę. Wiemy o niej. Nie to było jego... Kyle! Kyle, słyszysz mnie? Ezgi! Cholera, pieprzone zakłócenia. Ale posłuchaj, udało mi się. Znalazłam Troy. Dzięki, Kyle. Powiedziała mi o... Ezgi? Ezgi! Cholera. Kurde. Cholera. Dwa kilosy? Cholera. Jazir, mam dobre wieści. Dobre wieści? To byłaby miła odmiana. Ezgi żyje. Jest w drodze do wieży. A to najbezpieczniejsze miejsce w całym Haranie. Zamieszka z moimi przyjaciółmi. Naprawdę? Chwała niech będzie matce, Kyle. Chwała niech będzie matce. Dobra, i teraz tak. Chyba musimy. Tak, tak, tak. Zdecydowanie tędy. Tu, 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 tu. Tędy druga. Uff. Dobra, co my tu mamy? Co my tu jeszcze mamy? Elef, który ufał. Nice. Tu, 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 tu.
Uff. Okej. Jazir, nie pytaj o nic, proszę, naprawdę, po prostu przekaż te rzeczy akolitom. To bardzo... Ważne dla matki, wiem. Już mnie uprzedzili, powiem im, że to mam. Nice. Co teraz? I nie ma żadnych celów. O! Teraz coś będzie. Dobra, zobaczmy, co my możemy w ogóle jeszcze skraftić, że tak powiem. Co my tu mamy? 2600, to ile ma? 2500 to ma u nas. Ulepsz, stwórz. Trucizna Splintera. Zobaczmy. Jeszcze ulepsz. Król może być tylko jeden. Więc teraz. Kyle, otrzymaliśmy informację o grupie odpowiadającej twojemu opisowi. Zajęli Spichlerz. Jeśli te zbiry zabrały cokolwiek z jaskini, jeśli gdzieś przetrzymują naszego zaginionego brata Orkana, to zapewne właśnie tam. W porządku. Czekajcie, czekajcie. Apteczka. Trzeba dokrafcić trochę. To się będzie dużo jeszcze działo. Sprawdzę to. Wiemy, że to ogromne ryzyko, ale być może to nasza ostatnia szansa znalezienia tego, czego szukamy. Dobra. Du-du-du-du-du. Pięknie. Kwasik na pysk. Dobra. No popierdzielamy.